Runda druga. A tutaj chyba ktoś się pomylił. Nie ten radiowóz wyskoczył, co powinien. Jesteśmy blisko końca. Jest, mamy to. 20 tysięcy. Odblokowano skrzynia biegów poziom 3. Pakiet profesjonalny. Dobra, super. Teraz trzeba uciekać. Tego typu hakerzy. Co za downy. Same siebie niszczą. Ciężki SUV 45 tysięcy. Nieźle. A co tu się stało? Dobra, 60 tysięcy. To jest maksymalnie, ile możemy mieć za federalnych, kurde. Nie! Nie! Ty cross! Co oni odjebali z tym crossem? Używam karty, co nie będę kasą płacił, nie popierdoliło mnie. Jezus Maria! Co tu się wydarzyło? Wy to widzieliście? No dobra, ale... Całe szczęście tam wyścigi mamy już ogarnięte, tak więc tyle dobrze. Ty, ale co się stało? W ogóle żadnego... Ej! Zauważyliście to, że żadnego drifta już nie mamy? Drifty się nam skończyły, lol. Ale beka. Nieźle. No ładnie. Na szczęście na punktach kontrolnych policja jest wyłączona, tak więc... Mogę mieć wywalone jajca. No, jesteśmy teraz na Silverton. I to jest to, co właśnie mówiłem na początku, czyli kryjówka w Silverton tak naprawdę, no, nie da się do niej dostać. Ona sobie może po prostu być. A w tle, jak mamy tam pokaz samochodów, to możemy co jedynie podziwiać, jak to wygląda, nie? A szkoda, że nie ma tej kryjówki. Znaczy, teoretycznie jest, ale wiadomo, do niej dostać się w jeździe dowolnej nie możemy. Szkoda. Ale to jest zastanawiające. Robimy punkt kontrolny, dosłownie, i policja nas nie ściga. Ale przy pozostałych wyścigach, przy pozostałych kategoriach już nas normalnie ściga. No dobra, jeszcze poza driftami. To jest zastanawiające, dlaczego tak jest. W Most Wanted, gdzie na przykład robiłeś punkty kontrolne i normalnie ci ścigała. A tutaj jakieś wyjątki. Dziwne. I poczekajcie sekundkę, ja sobie tak odchylę jedną słuchawkę, bo muszę kontrolować, czy czasem nikt nie wraca. Bo ja, że tak powiem, się zakluczyłem. Więc muszę kontrolować, czy czasem nikt się do drzwi nie dobija. Dobra, jest gitara, jest gitara. Pozostają nam już tylko dwie bramki do ogarnięcia. I będzie cacy. Mamy już zresztą następną bramkę. Sorki za takie trochę cięcia, ale od czasu do czasu mój organizm coś chyba mi daje do zrozumienia, że jest zmęczony po rannej zmianie w robocie. Jeszcze dzisiaj mnie czeka nocka.
Tak więc nie wiem, czy dzisiaj w takim razie uda nam się grę skończyć, bo prawdę mówiąc, nie wiem, czy będę narażał siebie. Najprawdopodobniej dzisiaj odpuścimy sobie, bo te wyścigi też trochę długawe są, jednak na sam koniec muszę przyznać, że co prawda mało tych wyścigów jest, ale jak już są, no to są dosyć takie, no, długawe, bym musiał tutaj wam przyznać. Tak więc zrobimy sobie tak, że jeszcze parę wyścigów ogarniemy, zobaczymy, jak będę na siłach, ewentualnie wezmę sobie zaraz jakąś wodę gazowaną i może delikatnie się pobudzę. 25 tysięcy. O, super. Plymouth, Hemi. O, jakieś auto żeśmy odblokowali? Nie, proszę, błagam, nie. Ja już nie mogę tego komunikatu słuchać. Serio. Kanion, próba prędkości. Kanion, próba prędkości. Kanion, próba prędkości. Punkt kontrolny. No sorry, teraz musimy tutaj polecieć sobie. No next. O! Patrzcie, jaka fajna muzyka leci! Mój ulubiony soundtrack. Muzyka, która jak najbardziej kojarzy się z karbonem, a przynajmniej mi najbardziej się kojarzy z karbonem. Czekałem na to, aż ta muzyka w końcu poleci. Bałem się, że ona w ogóle nigdy nie poleci podczas tej serii. A się okazało, że jednak pojawiła się. I to mi się podoba. Sorki, że się tak wyciszyłem, ale musiałem się trochę wsłuchać w ten, w tę piękną muzykę. Naprawdę, serio, to jest mój ulubiony soundtrack z Carbona, nie? W ogóle ta muzyka ma takie brzmienie, wiecie, jak jest to tyryn w soundtracku, no nie? To brzmi bardzo, jakby było to wyjęte dosłownie z pościgu. Przecież podobne brzmienie jest w tych muzyczkach pościgowych. No, nawet mogłaby ta muzyka pasować jako takie coś trochę bardziej chillującego, co by w trakcie pościgu leciało. Nie, no ja tak uważam, że mogłoby to pasować. Ała, 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 to trochę bolało. No i super. 25 tysięcy, odblokowano hamulec i zawieszenie. Poziom 3, pakiet wyścigowy. Wywalone mam, że oni przyjmują. Kurwa, oni tyle tych terenów będą mi teraz odbijać. Se nadrobię kiedy indziej, naprawdę, serio. Sprint Canyon, Sprint Canyon. Tu mam kanion, tu mam kanion. Chyba kanion bym tutaj i tutaj ogarnął. Potem bym już tutaj ogarnął. A, 3 przejęte wyścigi, spoko. Przeżyję to jakoś. Tuning, osiągi. Proszę bardzo. Trzeba było sobie delikatnie stuningować to i owo. A teraz możemy lecieć dalej w takim razie. Co tu mamy? Kanion, lecimy z kanionem. Potem zmienimy auto, bo kurczę. A co tutaj Wolf robi? Czemu on jedzie Lamborghini Murcielago? A dobra, bo przecież swojego auta już nie ma. Nie to, że ja odbiłem jego auto, ale no najwidoczniej stracił swoje auto. Czyli mamy powtórkę z rozrywki. Teraz będę się z tymi kurde pajacami znowu jeździł w kanionie. Masakra. Trzeba będzie przegonić tego śmiecia.
Dobra. Tutaj już się nie wywaliłem. Nie spadłem w dół. On się przed chwilą jeszcze zaśmiał, cymbał. Zaraz zobaczymy, czy będzie mu tak do śmiechu, jak ja go tutaj swoim lotusem rozpierniczę w drobny mak. Oj, zdenerwował się chłopczyk. Nie zapomnij pampersa zmienić. Tu widzę, że niektórzy już powypadali. No jak nie w tym etapie, to zrobimy to w drugim etapie, gdzie po prostu będę przed nim spierdalał. Chyba że mamy tylko jeden etap, no to wtedy przesrane. No nie! No nie! Zrobił taką minę, jakby miał zaraz orgazmu jakiegoś dostać. Serio. Dobra, wygrałeś sobie, no niech ci będzie. Ja zaraz tu pojadę z tobą. Ta. Anuluj, kontynuuj. Teraz on będzie za nami jechał. Teraz my musimy przed nim spierdalać. To jakaś muzyka tu leci w kanionie. To chyba nie powinno mieć miejsca. Tak mi się wydaje. Ale skoro już ma, no to niech ma. Dobra, to wiecie co, skoro wy już i tak widzieliście całą tą mapę w kanionie, więc widzimy się po prostu na samym końcu. A ja tu na spokojnie dojadę tego śmiecia. Powiem wam, że śmietnik mi na ogonie siedzi. Zresztą jak możecie na minimapie zobaczyć. No, strasznie blisko jest. Trzeba to naprawdę z rozwagą zrobić. Spadaj stąd. Jesteś obrzydliwy, śmierdzi od ciebie. Umyj zęby. Spadaj mi z tym murcielago. Wybrałeś sobie za szybkie auto. Wyprzedziłem śmiecia. Wyprzedziłem śmiecia, wziąłem Mazdę. Zobaczcie, jak pięknie został pociśnięty. 25 tysięcy. Lamborghini murcielago. Super. Yeah. Porsche Carrera GT. O, też ładne auto. Wystarczyło tylko, kurde, wziąć Mazdę. Już śmietnik, kurde, spać poszedł. Został pociśnięty, kurde. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Próba prędkości. No tutaj już chyba Lotusa wezmę. A, będę musiał Niki wziąć. To potem wyścigu. A bo wiecie co, nie. Teraz zrobimy to. Dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Ogólnie widzę już po trasie, że będzie kurde nieciekawie. Dużo zakrętów, strasznie dużo zakrętów. Bym powiedział, że no ciężko będzie tutaj być na pierwszym miejscu. Chyba że jakoś fartem mi się uda, albo jakoś to wykminię tak, żeby po prostu faktycznie nie wjeżdżać w te przeszkody. Bo póki co to Lotus bardziej ciągnie w przeszkody, w te drzewka, wszystkie inne tego typu gówna. No kurde, Lotus, nie! Dawaj. Aha, już się pieski kręcą. Już ich kurde coś swędzi.
Już muszą się dopierdolić, co nie? Ładnie! Ładnie Niki żeś wykręciła. Serio? Jak nie ja wygram, to chociaż Niki wygra. To też będzie zajebiście. Dawaj Niki, dawaj, 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 dawaj. O nie, Niki, please, please, Niki. My musimy to wygrać. Dobra, chyba to wygramy. Super, jest, jesteśmy pierwsi. Turbo poziom, trzeci pakiet. Profesjonalny, 25 tysięcy. Dobra, super. Teraz musimy uciec, nie możemy sobie pozwalać na takie kurde akcje z aresztowaniem. Tak więc dajcie mi sekundkę, ja zaraz ucieknę przed tymi pałami policyjnymi. Dobra, mamy to. Udało się, ja pierdolę. Masakra, masakra, masakra. Moi drodzy. Myślałem, że w ogóle przed tymi glinami nie ucieknę, nie? Serio, poziom piąty to, kurde, w tej grze to jest makabra. Poziom trudności wygórowany. Tylko tyle mogę powiedzieć. Z kim będzie kanion tutaj? Pewnie z tą. O, drift! Dawno drifta nie było, trzeba sobie w drifty pojechać. Czy tu Roni jest? Czy mi się wydawało? Ty, Roni! Z Most Wanted'a. Co ty tutaj robisz, Roni? Halo, do Most Wanted'a spierdalaj. Dobra, dobra, lecimy z koksem. O Jezu. Coś czuję, że będę ostatni. Bo oni tutaj większe wyniki raczej wykręcili. Tak mi się wydaje. No, tak coś czułem, że w końcu mi grę wyrzuci. Raz jeszcze. No, było ładnie. Ale już Roniego w ogóle nie ma, więc Roni niestety zgliczował mi grę i przez to grę mi wyrzuciło. To wszystko przez ciebie, Roni. To wszystko twoja wina. Widzimy się w sadzie. Dobra. Kombo ładne teraz tutaj ciągniemy. Im większe, tym lepsze. Oni nadal mają 0 punktów? O, już teraz mają więcej. Ale ja teraz jestem pierwszy znowu, więc super. Chciałem przez chwilę spowalniać czasu wcisnąć, ale zapomniałem, że to jest drift. O-o. Houston, mamy problem. Dobra, jednak nie mamy problemu. Dobra, jesteśmy chyba pierwsi. Tak jest. 25 tysięcy. Super. Skrzynia biegów, poziom. Trzeci pakiet. Wyścigowy. 79%. Kurde. Trochę idzie nam to jak krew z nosa, muszę przyznać. Ale to dlatego, że po prostu tutaj tyle mamy do robienia, niestety. Jakby nie patrzeć. Kanion, kanion. O Jezu, kanion znowu. To już chyba wezmę Mazdę na to. Dobra, zobaczmy ten kanion. Niech będzie. Z kim tym razem będzie ten kanion? Czy to będzie Angie, czy to może będzie Kenji?
No, czyli sędzi lecimy. Ona jedzie Dodge Chargerem. Dobrze widzę? Ale skupiona. O kurde. Spokojnie siedzę ci na ogonie, więc... To tylko kwestia czasu, aż ja cię wyprzedzę. Żadnych przeszkód nie ma? Żadnych kurde przepaści? Ciekawe. Dobra, wykrakałem. Jednak są. Nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. Nie ma tak dobrze. Hehe, mówiłem? Ale została ładnie pociśnięta. Dynamo, Dodge Challenger. Koncept. A, Dodge Challenger Concept. HRE 549R. Co to jest HRE? Nie mam zielonego pojęcia. Subaru Impreza. Coś żeśmy tutaj przy okazji odblokowali. 500 tysięcy w gotówce? A tak, bo my mamy 500 koła już. Ponad 500 koła, faktycznie. Nie zwróciłem uwagi w ogóle.